Suwalszczyzna czy Mazury, a może Podlasie, gdzie wypoczywają turyści z Nadwigier. Te historyczne krainy są często mylone. Wiele osób przyjeżdżających w okolice Suwałk jest święcie przekonanych, że wypoczywa na Mazurach lub, co ciekawe, rzadziej na Podlasiu. Powiem szczerze, że dla mnie było, że Mazury, ponieważ jeziora, lasy i mi się zawsze taki klimat kojarzył z Mazurami, ale wiem, że jednak administracyjnie jesteśmy na Podlasiu. Wydaje mi się, że na Suwalszczyznę. Wcześniej miałem wrażenie, że rzeczywiście się wybieramy na Mazury, także gdzieś tam istnieje takie przekonanie, że tutaj te tereny tych jezior to są Mazury, a tak naprawdę to w ogóle Podlasie, także administracyjnie. Do Augustowa, Podlasie. Na Podlasie. My przyjechaliśmy na Suwalszczyznę. Nad Wigrami, czyli na Suwalszczyźnie, nie na Podlasiu czy Mazurach, mówi dr Maciej Ambrosiewicz, historyk i kierownik Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Wyjaśnia, skąd biorą się tego typu pomyłki. Część ludzi się orientuje, że to nie są to Mazury. Zresztą to takie pomieszanie pojęć gdyby nasiliło się po inkorporacji Suwalszczyzny do województwa podlaskiego, kiedy wtedy jeszcze dodatkowe poszło pojęcie, że my jesteśmy Podlasiem. Ja też się zapewniam, że Podlasie jest kilometrów stąd 70-80 tak naprawdę, bo dopiero zaczyna się od Biebrzy tak naprawdę. Ale tu, gdzie jesteśmy, to jest Suwalszczyzna. Wielu tak zwanych krajoznawców, przewodników turystycznych, sami oni doprowadzili do takiego pomieszania pojęciowego. Ja uważam, że jesteśmy jednak Suwalszczyzną, tutaj, gdzie jesteśmy, akurat na Wigrach i należy chyba tak to określać. Zresztą Suwalszczyzna tak naprawdę formalnie kończy się na Niemnie. Przedmieścia Kowna to też Suwalszczyzna. Gardiała, czyli dawne Godlewo, to też Suwalszczyzna. Też warto o tym pamiętać. A dla Litwinów to też jest Suwalszczyzna. Także też może pamiętajmy o tym. Koniec zamarzu zaczyna się tak naprawdę w kierunku tutaj zachodnim, za Bakałażowem. Pojęcie geopolityczne Suwalszczyzna pojawia się na dobre dopiero w latach 60. XIX wieku wraz z utworzeniem guberni augustowskiej, dodaje Ambrosiewicz. Jeżeli przyjrzymy się na krainy historyczno, te kulturowe Litwy, to tam Suwalszczyzna jest jak gdyby dokładniej wylistowana i dokładnie opisana, pokazane są jej granice. Suwalszczyzna, uważana zresztą przez Litwinów za Szkocję Litwy, bo skąpiradła, nieużytki, prawda, osoby, które gdyby żyją z przemytu, no co oczywiście jest w pełni zgodne z prawdą, bo byliśmy tym terenem leżącym na pograniczu, czyli leżącym między tak naprawdę Prusami, państwem krzyżackim wcześniej, a potem państwem niemieckim, potem oczywiście Rzeczpospolitą, czy Imperium Rosyjskim. Sama nazwa zresztą Suwałki też pokazuje, że jesteśmy taką troszeczkę zbieraliną, prawda? Bo Suwałka to jest taki zbiór różnego rodzaju rzeczy, prawda? Z języka białoruskiego. Także tutaj oczywiście jest ten pewien problem, ale niewątpliwie Suwalszczyzna nie jest Mazurami. Jeżeli patrzymy na podział taki geograficzny według profesora Kondrackiego, ustalony lat temu kilkadziesiąt, to my jesteśmy częścią pojezierza litewskiego, tak naprawdę. Czyli jesteśmy tym pojezierzem zachodnio-litewskim. Tak często patrzę praktycznie. W latach chyba 50. powstał taki też nowy twór w sensie nazewnictwa, pojezierze suwalsko-augustowskie. To albo pojezierze suwalskie, bo tak to się nazywa, albo równina augustowska. Suwalszczyzna jako kraina historyczna pojawia się w XV wieku w wyniku najazdów i wojen zakonu krzyżackiego i Polski przeciw Jaćwieży, które doprowadziły do eksterminacji bądź asymilacji Jaćwingów.